została z całą większością, kiedy to na świecie w stadionie zabitało 550. Szkorski jest Sporkowski, dobra forma za niego w środę. Jest mocno Sporkowski, jest Wodyka. Mamy stąd do ofensywnej spokojnej pierwszej Liberackiego. Oddanie piłki do Wodyki, który... Paska z innej strony. Wygrywa do kołca, uderzenie z dystansu. Wszystko dla Manda, ponieważ uderzenie z dystansu mogę się widzieć. Tak pociekał wynik piłki z Rybski. Jest centra, ale się teraz groźnie. Miał sobie centralną sytuację, ale panu Polsce. Ryga na tą zakcję, na kolejne ręce ciągle. Będzie walkowo. Polki na pewno skończył jest gol. Piękna wysłowa, akcja pogoni, można powiedzieć. Rozpracowana, rozegrana obrona Ryga. Jest pierwszy. Znają się w tych klubach między sobą tak, że na pewno tutaj ma znajomo w tym gryfie, ale jest dośrodkowanie i jest 1-1. Też strzela bramkę Piotr Kołcz. A wrzutą, która specjalistą w tamtego zostawił do wyboru. Tak, jest szósta. Dobrze, klasy. Rybski wyborczy, dobrze, z pracy Martów. Proszę, wrzutą, jeszcze zostawił. Ale jeszcze do biegu! 30 generacji, bardzo spokojnie, więc to nie poszedzi, to jest trzy okrazy. Odwrócił ten koncert, to jest trzy ale do biegu, było do biegu, to jest trzy okrazy. Zobaczył, jest centra i była okazja. To mogło być 2-2. Kluczyński, Buchowy na czekanie. Na wyrzucenie piłki przez Rybskiego do Krawczyka. Krawczyk, Garyga. Garyga. Garyga na Liberackiego. Lewa noga, uderzenie. Mija Krawczyka. Przez zawodnikowi. Tutaj rusza Krawczyk. Będzie kontratak. Krawczyk, dobre podanie. Panikowski. Jeszcze raz podaje. Wyłoży. Asysta Polkowskiego, to widział to Polkowskiego i wyrzucenie Walkowa. Na to nie ta akcja Pogoni. Fantastyczna akcja Pogoni, po raz kolejny. Rozmontowana do Wyrzucka, grywa węgierowo. Jest 3-1. Ciekawski wokół niego cztery pływali. Jeszcze kołd z dystansu. I jego uderzenia od bramki. Ale warunki fizyczne Gulczyńskiego zrobiły robotę w tej sytuacji. Fatalna strata Wickiego. Jest Polchowski, ma obok siebie Walkowa. Tym razem nie zagrał altruistycznie. Ale póki piłka w grze, wszystko jest możliwe. Tak, a to też nie jest dwumecz, żeby tu uważać. Można ryzykować kontrataki także. Zobaczmy Brzuzy obok bramki. Ciekawe. Rybski świetnie podał do Polchowskiego. Jest sam na sam. Goni go Wicki, ale jest szybszy Polchowski. Pięknie przełożył rywala, ale Więtkowski. Margol ponownie długie zagranie na Walkowa. Walków przepuścił piłkę, do akcji podłączył Pociecha. Strzelanie Pociechy. Paluchowski prosto, broni Więckowicz po raz kolejny. To już hat-trick. Kołc nie zostało się na uderzenie, podłącza się Brzuzy. Brzuzy, uderzenie, drugie już uderzenie w tej połowie. Chcą pogoniści pokazać, że ten zły okres mają już za sobą. Zobaczmy Walków wyłokłada Rybski, jest 5-1! Rybskiego w Pogoni. 58 minuta. Krawczyk, Walków, Rybski. Walków notuje trzecią asystę. Ależ ładzień dzisiaj Kamil Walków. Zostanie awizowany do gry. Ciekawe zejście Mosiejki, możliwe, że jakiegoś urazu się nabawił, ale zobaczmy, sytuacja groźna dla gości. Uderzał. Ponownie Chwastek. Sporo dzisiaj oskrzydlających akcji tego zawodnika. No, tak, zobaczymy, czy zostaną one nagrodzone drugim trafieniem. Jest strzał. Piłka skozłowała, jest dobitka Rogala. Nie dał rady dobić tej piłki. Prawym skrzydłem ucieka Krawczyk, ale podaje na lewo do Pociechy. Pociecha
Chciał zagrać w tempo do Pazia, ale przesadził się. I pierwsza akcja Wrzesińskiego. Wrzesiński do Krawczyka. Sebastian Krawczyk centra, czy dopadnie piłki Walków? Szybszy Więckowicz. Tak, szybki skrzydłowy. Paluchowski czai się na hat-tricka. Jest Wrzesiński. Strzał Wrzesińskiego. Ale piękny gol! 76. To kapitalne trafienie Michała Wrzesińskiego. Ależ to zrobił Michał Wrzesiński. Tutaj wszyscy oczekiwali, że będzie dogrywał. On miał dużo przestrzeni. Cztery asysty dodać Walkowowi. Na pewno miał wcześniej jedną czy dwie, więc możliwe, że już dogonił Włodykę. Świetne dogranie Rybskiego, ale Walków nie zdążył przed 6-2. Jeżeli będzie bramka numer 7, a może być, patrząc na to, jak ten mecz się układa, to trzeba będzie głęboko sięgnąć do archiwów, żeby znaleźć tak. Czekamy na centrę Włodyki. A dalszy słupek, Wicki. Drugiej ligi. Jest centra. Tym razem nieudana wrzutka, ale tam to zamieszanie, taka przebitka, mogło to się skończyć golem dla Gryfa. Jeszcze poprawka. Zrusza Pazio, być może za moment Pogoń skonstruuje jeszcze jakąś ofensywną akcję. Ale sztuczka fajna Wiktoruka, który minął rywala i podał do Paluchowskiego. Paluchowski szuka do hat-tricka. Ale to za gol! Podcinka, delikatne uderzenie w hiszpańskim stylu. Piękna radość i drugi hat-trick w barwach. Drugi hat-trick w tym roku, drugi hat-trick w wygranym meczu. Ostatnio 3-2 z Chojniczanką w pierwszej lidze. Dzisiaj i w środku pola Mosiejko w pierwszej połowie. Nie można mu wiele zarzucić, więc... Zobaczmy, bo zakręcił teraz Chwastek. Techniczne uderzenie Włodyki, poprzeczka, ale na spalonym będzie spalony, nie będzie możliwość kontynuacji tej akcji. Właśnie z niczym, można powiedzieć, bawił się na tym stadionie, a dzisiaj Gryf kompletnie rozbity. Znowu Włodyka. Jeszcze Gulczyński, to już chyba ostatnia ofensywna akcja Gryfa, Koziara. Łatwo minął Łytkowskiego, Koziara i jest gol! Mówiłem, że już nic się nie wydarzy dla dobrego dla Gryfa, a jednak indywidualna akcja Koziary minął obrońców łatwo Siedleckich i w sytuacji sam na sam. Rogalski, jeszcze jedna akcja Gryfa, Rogalski, ale obok bramki. I to już chyba była ostatnia akcja